Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Moim i Państwa gościem jest Robert Heda, były oficer wywiadu, a dziś porozmawiamy o zemście Niemców na PiS, na tym, za to, co się wydarzyło w ostatnich miesiącach, latach w polityce, bo Niemcy mają świadomość, że PiS zalał ich świadomie nielegalnymi imigrantami, imigrantami, którzy kupili wizy za łapówki i wzmacniają radykalne ugrupowania niemieckie, sprzyjają dojściu do władzy radykałów, bo ktoś w PiS sobie wymyślił, że wzmocnienie takich radykalnych ugrupowań jak AfD, które dziś ma rekordowe notowania w Niemczech, właśnie między innymi przez problemy z imigrantami, imigrantami, których tak jak Łukaszenka napuszczał na polską granicę ludzi, którzy byli przywożeni samolotami, tak PiS po prostu załatwił szybką ścieżkę nie przez przejście, znaczy nie przez lasy, nie przez zieloną granicę, tylko po prostu przez lotniska, przez normalne, po prostu przez brak punktów granicznych, bo nie wjeżdżali na polskie wizy Schengen. Co Niemcy chcą zrobić PiSowi? Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Przede wszystkim Niemcy życzą PiS-owi wszystkiego najgorszego. To jest ten problem niemieckiej zemsty, ma kilka wymiarów, ale też można powiedzieć, że to jest spór, którego PiS nie jest w stanie rozwiązać, chociażby nagle o 180 stopni zmienił politykę wobec Niemiec. Zacznijmy od tego, że Niemcy są endemicznie nastawione na współpracę z Rosją szerzej, wschodem, byłym imperium. Polska jest takim wrzodem, który uniemożliwia Niemcom realizowanie tej polityki. Cała koncepcja Trójmorza Energetycznego, czyli niezależności energetycznej od rosyjskich surowców, realizowana zresztą przez Platformę Obywatelską, bo Świnoujście zaczęło jakby funkcjonować i budować, mówię o gazoporcie za czasów Platformy, a PiS tylko przyswoił sobie i rozbudował tą koncepcję, jest słuszna. Natomiast my nie mamy zdolności jakichkolwiek w tej chwili do budowy sojuszy potrzebnych do realizacji Trójmorza. Jednym słowem, Niemcom chodzi o izolację, może nie tyle Polski, co polskich władz na forum unijnym, ale też na forum regionalnym. Dzięki temu wybuchła wojna, tak, z Rosją. Niemcy stanęły w obliczu katastrofalnych kłopotów ekonomicznych, surowcowych, ale także politycznych. Strategia niemiecka, globalna w ogóle w świecie, opierała się na strategii wschodniej wobec Rosji, czyli tanich surowców, ale też cywilizowaniu Rosji i powolnego włączania jej do Europy. Zgodnie z hasłem wspólna przestrzeń bezpieczeństwa od Lizbony do Władywostoku. To są marzenia i slogany jeszcze kanclerza Kohla. Co się stało? Niemcy gdzieś musiały przenieść jakby swoje kompetencje wschodnie. Wybrały Ukrainę i wybrały Ukrainę dlatego, żeby też zemścić się na Polsce. Przypomnijmy sobie, że od wybuchu wojny Niemcy były takim chłopcem do bicia dla prezydenta Dudy i Morawieckiego, którzy wykorzystywali każdą okazję, żeby przyłożyć niemieckim politykom za brak pomocy dla Ukrainy, za spowodowanie wojny, dlatego że to pakt Merkel-Putin, jeśli chodzi o rurociąg bałtycki, dał Rosjanom w pewnym sensie wolną rękę wobec Ukrainy. To wszystko jest prawda. Natomiast nie zaczyna się wojny
nie mając w ręku argumentów i nie mając siły przebicia. O czym mówię? Niemcy, czego by nie mówić, są największą gospodarką i najważniejszym państwem politycznym w Unii Europejskiej. W związku z tym Stany Zjednoczone, mając do wyboru Polskę albo Niemcy w długofalowej perspektywie, zawsze wybiorą Niemcy. Tym bardziej, że Niemcy nie są wobec Stanów Zjednoczonych w pełni suwerenne. To są zaszłości II wojny światowej i konieczność niepisana realizowania każdej strategii politycznej typu wschodniej wobec konieczności konsultowania i uzyskania zgody Waszyngtonu. To jest jedna rzecz. Druga, zaszłości historyczne. Jest takie pojęcie Mittel Europy, czy Mittel Europa. Chodzi o niemiecką Europę Środkową. O ile się nie mylę, polska gospodarka eksportuje towary do Niemiec, głównie jako podwykonawca, na kwotę 265 miliardów euro. Jeśli by policzyć całą grupę wyszehradzką, i to jesteśmy jako region najważniejszym partnerem gospodarczym Niemiec, wyprzedzającym sumarycznie Chiny, obroty z Chinami, które, jak Berlin twierdzi, są pierwszym partnerem gospodarczym. I teraz Niemcy od kilku wieków, no co najmniej od XVIII wieku, dążyły do zwasalizowania czy podporządkowania politycznego Europy Środkowej po to, żeby zapewnić sobie rynek zbytu też dla własnych towarów, ale przede wszystkim, żeby Europa Środkowa nigdy nie stanęła pomiędzy Niemcami a Rosją. Ta koncepcja wobec krachu czy wstrzymania polityki rosyjskiej, bardziej wstrzymania, odżyła w ostatnich latach. Tylko że ze względu na konflikty no, niemal egzystencjalne z Polską, bo to chodzi o historię, chodzi o przyszłość Unii Europejskiej, o nowe centrum siły powstające obiektywnie w naszym regionie Europy, w Europie Środkowej, Niemcy muszą z tym faktem coś zrobić, a żeby coś zrobić, to zemściły się, czy też zadziałały dyplomatycznie poprzez ukraińskimi rękami. Jestem pewny, że gdyby nie było afery zbożowej, to wybuchłaby inna afera, która pozwoliłaby Ukraińcom podziękować Polsce za pomoc i zwrócić się w kierunku Niemiec. To jest największa wygrana niemieckiego, jakby sukces niemieckiej zemsty. Co się dokonało, co PiS zniszczył i dokonał w relacjach polsko-ukraińskich. Już wyjaśniam. Polska plus Ukraina, czy też także państwa bałtyckie, ale z dominującą rolą Polski, zakończyłyby prymat niemiecki w Europie. Powiedzmy, że te relacje zmierzały. Były momenty w zeszłym roku, kiedy mówiło się już o jakichś związkach ponadpaństwowych między Polską i Ukrainą. I nagle Ukraina robi zwrot ostrzejszy, niż powinna wywołać afera zbożowa. To jest wystąpienie Zełenskiego na forum ONZ. To jest ostentacyjne spotkanie z Scholzem, też na forum ONZ. To jest nadaktywność niemieckich inwestorów na Ukrainie mimo wojny. Niemcy w tej chwili przejmują ukraińską gospodarkę czy odpowiedzialność za rekonstrukcję tego kraju i robią to z pełnym przyzwoleniem Stanów Zjednoczonych. My nie mamy jakby Ukrainie, poza ciepłymi słowami i uściskami prezydenta Dudy z prezydentem Zełenskim,
nic do zaoferowania na skalę, którą mogą zaoferować Niemcy. Zerwanie iluzji PiSu, że jest głównym rzecznikiem ukraińskiego wejścia do Unii Europejskiej, ukraińskiego wejścia do NATO, że jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi na świecie dla Ukraińców, dokonało się poprzez wciągnięcie Morawieckiego i Dudy do cynicznej gry niemieckiej, wykonywanej równie cynicznymi rękami Zełenskiego. Reakcja, rozumiem, podyktowana wyborami, że nikt nam nie będzie w kaszę dmuchał, jest w jakimś sensie dla PiSu tracącego notowanie usprawiedliwiona. Natomiast premier Morawiecki, mówiąc tam w Rzeszowie czy gdzieś na południu, Scholz nie wtrąca się w polskie sprawy i jednocześnie mówiący do Zełenskiego w tym samym wystąpieniu, że będziemy bronili polskiej racji stanu, no to jest głupota, po prostu polityczna głupota. Jesteśmy w tej chwili zamiast integracji regionu wokół nas, zamiast dialogu z pozycji siły z Niemcami jeszcze kilka miesięcy temu, to jesteśmy skonfliktowani ze wszystkimi państwami i teraz wykorzystują to Niemcy. Proszę, na Litwie brygada Bundeswehry, przeniesienie. Litwa kupuje niemieckie uzbrojenie. Niemiecki producent czołgów będzie budował fabrykę na Ukrainie. I Polska skonfliktowana ze Słowacją w tej chwili kontrolami granicznymi i z Czechami tradycyjnie turowe. Wobec tego straty na forum międzynarodowym są, na forum europejskim są niewymierne wprost i to spowodowało wejście w przepychankę motywowaną wyborczo prezydenta, premiera, ministra rolnictwa wobec Ukraińców, na czym cały czas korzystają Niemcy, bo to Niemcy zajmą miejsce głównego inwestora, a więc i patrona politycznego. Straciliśmy Ukrainę na forum Unii Europejskiej, dlatego że teraz to Niemcy będą głównym promotorem wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej, wiedząc doskonale, że pierwszą ofiarą padnie polskie rolnictwo. A po drugie, co z tego mają Ukraińcy? Sytuacja wewnętrzna w Ukrainie eskaluje. Zełenski traci poparcie społeczeństwa. Zaczyna się, czy też odnawia się wojna oligarchów, w której Zełenski musi walczyć o władzę z Poroszenko, z Tymoszenko, z całym układem skorumpowanym. Korupcja. Niemcy, czy Niemcy będą rozliczały Ukrainę za korupcję? W pewnym sensie tak. Natomiast ta korupcja powala wysiłek zbrojeniowy w tej chwili obronny Ukrainy. W 2024 roku mają się odbyć wybory i Zełenski dąży do tych wyborów mimo wojen. Tyle, że chce wnieść przyspieszenie rozmów o akcesji do Unii Europejskiej i NATO pod patronatem niemieckim, taką iluzję zwycięstwa dać Ukraińcom i niestety musi się przygotować do tego, że Ukraina nie jest zdolna walczyć z Rosją bez przerwy. Wobec tego Niemcy będą teraz stanowili główny kanał pośrednictwa rosyjsko-ukraińskiego, oczywiście pod kontrolą Stanów Zjednoczonych, które te kanały będą zmierzały do zawarcia rozejmu, który jest Ukrainie rozpaczliwie potrzebny, bardziej potrzebny niż Rosji. I to są dalekosiężne skutki przepychanek i hurra patriotycznej, obronnej takiej wobec Ukrainy postawy Polski. Nie mamy wobec Ukrainy żadnych argumentów nacisku oprócz bloka.
Oczywiście w dalszej perspektywie mamy pewną rację, twierdząc, że bez naszej zgody Ukraińcy ani do Unii Europejskiej, ani do NATO nie wejdą. Tyle, że za kilka lat, kiedy Ukraina będzie wchodziła do tej Unii Europejskiej, to ta Unia Europejska może być już zupełnie inna i na to też grają Niemcy. Ostatnio Scholz z Macronem oficjalnie ponowili projekt reformy Unii Europejskiej, który jest kompletnie niezgodny z wizją Unii Europejskiej, jaką prezentuje PiS. Scholz z Macronem mówią nawet o uniach czterech prędkości, już nie dwóch prędkości, ale istotą jest federalizacja Zjednoczonej Europy, czyli tworzenie instytucji i kierownictwa, które zabierze część kompetencji władzy państwom członkowskim czy elitom, które rządzą. Co może zrobić PiS? No, PiS może urządzać dywersję. PiS może urządzać dywersję Niemcom w postaci ADF, czyli Alternatywy dla Niemiec, i afery wizowe. No właśnie, oni już tam, bo teraz mamy od wczoraj mamy kontrolę graniczną. Przypomnijmy, to jest duże uderzenie w PiS. PiS próbuje amortyzować to, ogłaszając kłamliwie, nieprawdziwie ze swojej szczekaczki, bo tego inaczej się nie da nazwać, czyli TVP, tekst o tym, że jest to afera wizowa Platformy Obywatelskiej, to sankcje są za Platformę. Zalali to już nawet Jacek Czaputowicz, któremu ewidentnie ciąży w CVC to, że był ministrem w rządzie PiS, idzie i mówi po prostu stężenie prawdy, które wśród polityków, nawet opozycji na temat PiSu, powiem, że trudno znaleźć tak dużo. No, były minister w rządzie PiS po prostu mówi, że nikt tylu imigrantów de facto nielegalnych nie sprowadziłby, jeżeli ktoś sprzedaje wizy za łapówki, jeżeli pan Piotr Wawrzyk naciska na konsulów, żeby wydawali wizy. Taki przypadek jest udokumentowany przynajmniej w Indiach, bo tam się konsul sprzeciwił, bo nie chciał tego zrobić na gębę. Pamiętając słynnego klasyka, czyli Radosława Sikorskiego, który mawiał, że na gębę to jest Kremniwea, i poprosił Wawrzyka o pismo w sprawie tego, że ma zaprzestać sprawdzania karalności ludziom, którym wydaje polskie wizy. No oczywiście takiego pisma już nie dostał, ale uwaga, dostał po nosie, po karierze, bo PiS go zaczął represjonować. Nie jest tak prosto zwolnić mimo wszystko urzędnika z długim stażem, ale zaczęli się mścić. I mamy taką sytuację, że jest konflikt. Teraz ja zadam takie paradoksalne pytanie. Z jednej strony, no tutaj jest tak, że politycy niemieccy mają narzędzia, żeby dać klapsa PiS-owi, takiego bardziej porządnego, no nie tylko zamknięcia granic. Ja mam wrażenie, że oni walczą ze sobą z takim uczuciem, że taką karą, którą oni by tutaj widzieli, no bo jednak Polska silna to jest Polska, z którą się muszą dzielić władzą. Ja przypomnę, że jeszcze Angela Merkel proponowała taki układ Kaczyńskiemu, czyli układ, który był de facto wypracowany przez Platformę. Ona zaprosiła go na spotkanie, powiedziała, czy chce uczestniczyć w porozumieniu Francji, Niemiec. Tego, no nie oszukujmy się, no Słowacja i Czechy nie będą znaczyły tyle, co Polska pod względem potencjału gospodarczego, jakiegokolwiek. No i nagle nic z tego nieznanego w ciągu 8 lat ten cały kapitał PiS roztrwonił. I czy w Niemczech istnieje, podejrzewam, proszę mnie wyprowadzić, jeżeli nie mam racji, takie podejście dwutorowe, że z jednej strony fajnie byłoby zobaczyć jakichś białych ludzi w rządzie zamiast PiSu, ale z drugiej strony, jak te barany chcą się dalej po prostu kasować, bo no to taki ich pomysł, że oni się dogadają na przykład z AfD. No przecież AfD, ta radykalna partia antysemicka, antyimigrancka, antypolska, która ma na obrzeżach swojego programu rewindykację Szczecina, Wrocławia. To jest najśmieszniejsze i najgorsze. Przecież oni nie będą rozmawiać z Kaczyńskim, tylko będą rozmawiać bezpośrednio z Moskwą. Zacznijmy od tego, powróćmy na chwilę do afery wizowej. Pierwsze dokumenty i sprzeciwy
wobec polityki wizowej Polski pojawiły się już w 2018 roku. Nacisków na konsulów i przepuszczania nadmiernej ilości były w MSZ-cie, do MSZ-u z pewnością, i to jest dokumentalnie udowodnione, dochodziły analizy, które mówiły o tym, że ze względów bezpieczeństwa my nie możemy kontynuować takiej polityki. Odpowiem na początku jeszcze pytaniem, dlaczego na polskiej granicy nie pojawił się Frontex, czyli Straż Graniczna Unii Europejskiej w uproszczeniu, która ma siedziby w Warszawie. Takie propozycje, ponawiane zresztą, padały i padają cały czas z tej strony Frontexu, a zatem Unii Europejskiej. Padały także propozycje w ubiegłym roku, żeby niemiecka Straż Graniczna wsparła polską Straż Graniczną, delegując kilkuset funkcjonariuszy do zadań patrolowych na wschód Polski. Oczywiście na pierwszy rzut oka wydaje się, że to chodzi o politykę PiS, która mówi, że sami sobie poradzimy. Być może nawet tak myśleli, tylko że konsekwencja jest taka, że za chwilę możemy wyskoczyć ze strefy Schengen, ale też otwarcie padają w prasie niemieckiej i takim portalu, na przykład jak Politico, pytania o to, czy nie jest to zamierzona akcja hybrydowa PiS-u, która miała przepuścić kilkaset tysięcy imigrantów do Niemiec, stawiając ten kraj na skraju wydolności. I jeśli chodzi o przyjęcie obcokrajowców, zaabsorbowanie sił porządkowych, służb społecznych i tak dalej. I na tym ma wygrać AfD. AfD jest partią skrajnie populistyczną, ale problem polega na tym, notowania rzeczywiście błyskawicznie idą w górę AfD, bo Niemcy są przerażeni najazdem imigrantów. Dotyczy to głównie obszarów byłego NRD, bardzo promoskiewskich i bardzo sowieckich w mentalności, ten obszar czuje się na dodatek dyskryminowany nawet po 30 latach. Jeśli chodzi o socjal, jeśli chodzi o wynagrodzenia, miejsca pracy i podejście zachodnich Niemców. Grozę położenia, w jakim znalazła się koalicja rządząca, czy szerzej tradycyjne partie takie jak Socjaldemokracja Scholza, CDU, CSU Merkel, czy Zieloni, Wolni Demokraci, pokazuje po raz pierwszy tendencja wzrostowa AfD w zachodnich Niemczech. Na granicy z Francją nagle ludzie mówią, my chcemy głosować na AfD i słupki procentowe lecą w górę. Tak, to jest konsekwencja afery wizowej. Skoro zatem z PiS-em Berlin nie może się dogadać z rządem Morawieckiego, to musi podejmować działania chroniące także stabilizację polityczną, a głównym celem jest niedopuszczenie do władzy AfD, która pierwsze co zrobi, to się dogada z Moskwą. Pamiętajmy, że AfD cały czas żąda nie tylko ukrócenia imigracji, ale także odblokowania naprawy i rozbudowy gazociągu Nord Stream 2, ale też bardzo silną pozycję w AfD zajmują rasiści, antysemici, ale też rewanżyści. AfD wzięła pod swoją kontrolę i pod swoją opiekę wszystkich Niemców, którzy chętnie dogadywaliby się z Rosjanami i z kimkolwiek, z samym diabłem na temat restytucji granicy na Odrze. Ta tendencja jest oczywiście teraz skrywana, ona wypływa w wypowiedziach polityków AfD,
wypływa w sądach zwolenników AfD i to przeciwdziałanie środkami konstytucyjnymi wobec tej partii właściwie się kończy. Berlin coraz częściej media niemieckie ustawiają AfD w kontekście zainteresowania niemieckich służb specjalnych, czyli przede wszystkim kontrwywiadu Urzędu Ochrony Konstytucji, właśnie ze względu na podważanie systemu konstytucyjnego, ale też na podważanie polityki międzynarodowej, w tym Polski. I trzeba jeszcze o jednym powiedzieć, że AfD, tak naprawdę siła AfD jest nieznana, dlatego że mamy taki ruch, który się nazywa Czwartą Rzeszą, który nie tylko chce restytucji granic sprzed II wojny światowej, ale też chce załamania niemieckiej demokracji programowej. To znaczy oni widzą ustrój Niemiec na wzór zbliżony do kaiserowskiej II Rzeszy, czyli systemu autorytarnego, który będzie szukał kontaktów z Moskwą. I jeśli PiS myśli, że przepuszczenie kilkuset tysięcy i oddanie władzy AfD załatwi nam problem niemiecki, to jest w błędzie, dlatego że AfD nigdy nie będzie traktowała Polski jako sojusznika czy partnera, tylko będzie szukała poparcia na wschodzie. I tu się splatają dwa nurty niemieckiej polityki. Mniej radykalny, czyli Mittel Europy i niemieckiej Ukrainy jako jeden z kanałów polityki wschodniej, bo Niemcy nigdy nie zrezygnują z relacji z Rosją. I to samo, tylko w wydaniu daleko bardziej radykalnym, jeśli AfD uzyska wpływ na kształtowanie polityki wewnętrznej i zagranicznej Niemiec. PiS, jeśli myśli o tym, żeby się dogadać z AfD, jest w dużym błędzie. Tak samo jak PiS jest w dużym błędzie, licząc na to, że jak przejdą wybory, on zwycięży, to da się załatać stosunki polsko-ukraińskie. Otóż nie. Ta reorientacja na Niemcy, jeśli chodzi o członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej, ale także odbudowę Ukrainy, stała się faktem. Zostaliśmy, a nie my, tylko premier Morawiecki i prezydent Duda, zrobieni na szare, ograni jak dzieci. Nie mieliśmy i nie mamy wyraźnej strategii wobec Ukrainy, która pozwoliłaby teraz na skontrowanie tego, oprócz dalszych gróźb, blokad i gróźb niewpuszczenia Ukrainy do Unii Europejskiej, co już nas kompletnie wyizoluje w tejże Unii Europejskiej. Na forum międzynarodowym straciliśmy budowaną 3 lata prawie koncepcję najlepszego dyplomatycznego pośrednika Ukrainy w świecie. Zełenski ma już przetarte szlaki przez nas do Białego Domu, Zełenski ma przetarte szlaki do Berlina, do Paryża, będzie promował niemiecko-francuską Europę, a nie Europę Środkową jako nowe centrum siły w głównej roli z Polską. To jest oczywiste i to my mamy bardziej krótkowzroczną politykę niż Ukraińcy, bo tak naprawdę elity ukraińskiej władzy chcą jednego, przedłużenia jej, bez względu na to, czy będzie to Zełenski, czy będzie to inny oligarcha. Zagrożenie demokracją i państwem prawa dla tych elit biznesowych Ukrainy jest nieporównywalnie większe niż może się wydawać. I Ukraina w tym celu będzie obchodziła teraz Polskę. W ogóle z polską dyplomacją jest tak, że mamy całkiem niezłe pomysły jak Trójmorza i mamy fatalne wykonanie, a PiS nie ma dobrego zaplecza
intelektualnego, nie ma dobrego zaplecza dyplomatycznego, ludzi, którzy te koncepcje by potrafili wcielać. Co więcej, chyba kierownictwo PiS-u w ogóle nie jest zainteresowane jakimiś sukcesami Polski na arenie międzynarodowej. Mieliśmy dwie świetne okazje, żeby zyskać prestiż i jednocześnie zająć główną rolę w pewnych mechanizmach europejskich. Ja tu mówię o przede wszystkim o szansie, jaką dawała mediacja między Azerbejdżanem a Armenią w sporze o Górski Karabach. To już jest załatwione. I mówię o tym, że Polska mogłaby odegrać świetną rolę w oddziaływaniu Zachodu na globalne południe. Globalne południe, które albo wprost sympatyzuje z Rosją, albo zajmuje tak zwaną pozycję neutralną. My nie jesteśmy państwem obciążonym kolonialnie. My jesteśmy państwem, które wręcz odwrotnie doświadczyło obcych najazdów, okupacji, prób kolonizacji. To się liczy w mentalności i w świadomości przywódców państw afrykańskich i naprawdę moglibyśmy dobrą robotę zrobić. Dlaczego polska dyplomacja się nie angażuje w takie strategiczne problemy, które by nam otworzyły na przykład afrykańskie czy kaukaskie rynki zbytu dla polskiego przemysłu i gospodarki, a angażuje się za przeproszeniem w cudzysłowie, w dupną aferę zbożową, którą tak naprawdę PiS samo wywołało, doprowadzając do bałaganu tutaj. No przecież trzeba mieć świadomość, że do tych przekrętów zbożowych, kiedy techniczne zboże ukraińskie wjeżdżało do Polski na lewych dokumentach tranzytowych, jakościowych, fitosanitarnych, ktoś musiał to zboże tu odbierać. Więc mamy albo do czynienia z firmami, krzakami założonymi przez oligarchów ukraińskich. I tutaj pytanie do służb i administracji karno-skarbowej, dlaczego tego nie monitoruje i nie wykryła w odpowiednim czasie. Albo mamy też wręcz współpracę z jakimiś podmiotami gospodarczymi, no, które miały pokrycie polityczne, no. Bo o aferze zbożowej rolnicy natychmiast zaczęli mówić polscy o wypełnionych magazynach, natomiast nasz rząd to ignorował przez dobre kilka miesięcy. I to jest, bilansując całą wypowiedź, świat się na Polskę patrzy ze zdziwieniem, bo z najlepszego przyjaciela Ukrainy stała się głównym wrogiem. Świat patrzy na Polskę ze zdziwieniem, bo afera wizowa zatacza coraz szersze kręgi. Zajmują się tym media amerykańskie też i zapewne Departament Stanu. I dziwią się też braku argumentacji polskiej strony w przypadku konfliktu z Niemcami, który ma podłoże bardziej historyczne, ideologiczne, ale nie mamy też dobrej prasy na świecie, a to jest wynik tego, że nie mamy jakby racji przekonania do naszych argumentów kogokolwiek. Więc nasza pozycja na świecie spadła, skompromitowaliśmy się zwrotem antyukraińskim, a głównym beneficjentem tego są oczywiście Berlin, który nigdy nie zrezygnuje z kontaktów z Rosją i jakby stawiania na Rosję. Bo Ukraina, jak powiedziałem, znajduje się w tym nurcie polityki rosyjskiej. A zatem głównym beneficjentem jest też Moskwa, bo rozbicie dobrych stosunków polsko-ukraińskich za cenę niemieckiej koncepcji Europy jest zwycięstwem Moskwy. No właśnie, ale mamy jeszcze, bo zaczęliśmy o kawę, która będzie. Niemcy mają wszystkie narzędzia, żeby tak naprawdę dać PiS-owi po łapach. I pytanie jest takie, ja mam wrażenie, że w Niemczech się tak zastanawiają po prostu, czy odsunąć ten PiS od władzy,
Czy po prostu, czy mi się bardziej opłaca mieć tutaj po prostu ludzi, którzy de facto demontują Polskę tak na raty, bo tego inaczej się nie da zrobić. No to co zrobił PiS w ciągu tych kilku lat, to nawet najwięksi zwolennicy tej formacji w jakiś tam sposób, którzy mają jakiekolwiek pojęcie o polityce międzynarodowej, no jak można było dać 100 miliardów złotych, a następnie narzekać się na faceta tuż przed wyborami, ułatwiając mu de facto trzaśnięcie drzwiami i nie zapłacenie żadnych rachunków za pomoc. To jest... No wręcz argument jest wręcz przeciwny. No, wypominanie pomocy nas w dalszym ciągu kompromituje i żądanie pieniędzy od Ukrainy za to. Te pieniądze są, czekają na nas oczywiście w Unii Europejskiej, która sfinansuje część przekazanych dostaw broni, sporą część. Natomiast chodzi o coś innego, rzeczywiście. W Berlinie polityka niemiecka się podzieliła wobec, znaczy polska polityka niemiecka się podzieliła na dwa obozy. Jeden mówi o tym, żeby no, wszelkimi metodami odsunąć PiS od władzy. Jest to ingerencja w nasze wewnętrzne sprawy, tak jak my ingerujemy wewnętrzne sprawy Ukrainy czy Niemiec, wywołując dyskusję swoimi argumentami. Ale nie w tym rzecz. Ja myślę, że zwycięży opcja pierwsza, czyli izolacji PiS poprzez izolację Polski w Europie, która doprowadzi w założeniu do, która doprowadzi do, w założeniu do odsunięcia PiS. Nieuchronne reformy Unii Europejskiej, które wynikły i z COVID-u, i z wojny w Ukrainie, i z konfliktu amerykańsko-chińskiego, gospodarczego, wymuszają wręcz przyspieszenie, jeśli chodzi o integrację Unii Europejskiej. Sytuacja globalna wymusza na Europie mówienie jednym głosem i mówienie i wspólnej polityki zagranicznej, gospodarczej, a co za tym idzie finansowe. Albo zostaniemy zmuszeni, może nie tyle zmuszeni, co albo zostaniemy członkiem Unii dziesiątej prędkości i będziemy funkcjonowali całkowicie na marginesie wydarzeń i procesów zjednoczeniowych w Unii Europejskiej, albo w ogóle z tej Unii wystąpimy, bo nie będzie to miało większego sensu, przynajmniej dla elit rządzących tym krajem, w taki, znaczy mówię o Polsce, w taki sposób. Dlaczego? No, sytuacja globalna i możliwy konflikt militarny na dużo większą skalę amerykańsko-chiński wymusza zjednoczenie. Nie może być tak, że Europa podzielona na kilkadziesiąt państw, jedni bardziej będą pomagać Stanom Zjednoczonym, inni w imię relacji gospodarczych z Chinami będą się od tego wstrzymywali. Chodzi też o zajęcie stanowiska politycznego. Żeby Unia była w ogóle gotowa na taki rozwój wydarzeń, to niestety musi być bardziej zjednoczona, a zatem ktoś musi decydować o polityce europejskiej. Mieliśmy i w dalszym ciągu mamy szansę dołączenia do tego grona, bo pojawiły się ponownie oferty i materiały analityczne niemieckie mówiące o znaczeniu i niewykorzystanym potencjale Trójkąta Weimarskiego z Francją i Niemcami. Jest to ponowienie oferty dla kogo? No nie dla PiS, tak? Jest to ponowienie oferty dla opozycji, że Polska, Niemcy i Francja będą tak naprawdę współdecydowały o tym, jaka Unia będzie. No ale w tej układance ja nie widzę PiS-u obiektywnie i PiS siebie też nie widzi. No PiS przede wszystkim jest jedna rzecz. PiS moim zdaniem gra na polexit, bo Jarosław Kaczyński wymyślił sobie, nie ma możliwości rządzenia krajem w sposób autorytarny, w sposób dyktatorski, taki jak on to robi. On jest tak naprawdę o krok
od zamykania na wprost opozycji. Mamy te takie incydenty w postaci Romana Giertycha. Mamy ileś nielegalnych działań. To jest cały czas się niestety nie przedarło do świadomości społecznej, czym jest tak naprawdę użycie broni wobec terrorystów przeciwko adwokatom, przeciwko szefowi sztabu opozycji. PiS tak naprawdę ukradł wybory w 2019 i w 2020, odbierając sztabowi, mając tak naprawdę Jarosław Kaczyński i jego najbliżsi akolici mieli pełny wgląd w działania sztabu wyborczego opozycji, a wyniki wyborcze, szczególnie w 2020 roku, były o włos, więc tu mówimy naprawdę że tak powiem, o wyborach, które zostały ukradzione, o wyborach, w których władza wyłączyła działanie demokracji, ograniczała ją tak, jak tylko mogła. No, wiadomo, wszyscy widzieli, co robiła TVP, co robiły te media kontrolowane przez państwo. To była taka gazpromifikacja mediów, ewidentnie zainspirowana po prostu kopią modelu rosyjskiego, czyli po prostu bierzemy spółki Skarbu Państwa. To w wypadku Rosji to była Gazprom, który po prostu skupował wszystkie media, które były niezależne i kasował ludzi po prostu. Ale wejdę w słowo. Do tego Gazprom wszedł w momencie, kiedy służby specjalne, czyli FSB, no powiedzmy Federalna Służba Celna, wyczyściły przedpole, to znaczy te słynne maski show, czyli najazdy FSB na wolne redakcje, na wolne media, wywołały efekt mrożący. Gdybym, i to mówię niestety, ze świadomością, że to się dzieje w Polsce. Jesteśmy gdzieś, jeśli chodzi o porównania z dokonaniami Putina, właśnie w tym okresie 2001-2005, kiedy naprawdę tak Putin zmroził opozycję. Zmroził wolne media akcjami służb specjalnych i wywołując efekt mrożący, zdominował i scenę polityczną, i gospodarkę. I wydaje mi się, że jeśli pokusić się o takie porównania, to w tej chwili PiS robi, jest na etapie wczesnego Putina. Ale droga, jak się okazuje, jest tylko w jednym kierunku. No tak. To jest droga autorytaryzacji. Tak, i I dlatego co każdy zrobił demokracji to. Putin? No i w takiej sytuacji jak Putin, jak miał już rozwiązane ręce, że nikt mu nie może nic zrobić, czy nie podniesie się sprzeciw wewnątrz Rosji, to zaczął się bawić w fasadową demokrację, w sterowaną demokrację, aż po otwartą dyktaturę i wywoływanie wojen. No Bo to właśnie. jest efekt braku kontroli bezkarności elit władzy. To jest dokładnie, czyli braku tak naprawdę demokracji. Demokracja, bo to jest takie hasło, którego nikt nie rozumie. Demokracja oznacza, że mamy wpływ na to, żeby ludzi, którzy są niekompetentni, no mamy dzisiaj szefa policji, który przemycił granatnik do Polski i który odpalił granatnik, demolując pół komendy. I mamy faceta, który, uwaga, nie dość, że po dokonaniu tego przestępstwa rozpoczął tuszowanie tego przestępstwa, to jeszcze dopomina się od Skarbu Państwa, uznali to za pretekst do tego, żeby mu wypłacić jeszcze bańkę odszkodowania, że będzie miał milion legalnego cashu, który mu dadzą. To już po prostu to już jest taka klasyczna bezpieczniacka, dyktatorska bezczelność. A żeby to porównanie z Rosją, być może powierzchowne, jeśli tak, to oczywiście przepraszam wszystkich, którzy tak nie myślą. Putin, drugą odnogą działań Putina było rozdawnictwo. Rozdawnictwo i kupowanie społeczeństwa. Takie programy jak 500+, takie programy jak Kapitał Macierzyński, to wszystko miało miejsce w Rosji już półtorej dekady temu. To się zaczęło w 2006-2007 roku, kiedy nastąpiła hossa surowcowa i rzeczywiście dzisiaj
ten efekt rozdawnictwa lojalnościowego czy bierności politycznej wśród Rosjan się utrzymuje. Dlatego, że Rosjanie mówią, no jak to będziemy wyrzucać Putina czy buntować się, kiedy to jest facet, który zrobił tak, że nam się nigdy lepiej nie żył. Oczywiście to ma krótkie ręce i nogi, bo dziś jest wojna, nie ma surowców, jest blokada, dochody Rosjan spadają, a mimo wszystko ten efekt przedłużony kupienia z tak zwanej milczącej większości, czyli ludzi, podstawowej masy elektoratu, które popiera Putina w zamian za pełną miskę, to jest rzecz straszna. I oby ona nigdy nie miała miejsca w Polsce. Więc tych analogii trochę jest. No właśnie, no i teraz wracamy do końca tego pytania. Niemcy zagrają na odsunięcie PiS-u od władzy, czy zostawią w Polsce, czy dojdą do wniosku, że bardziej im się opłaca bałagan? Czy ja myślę, że obie opcje są wygodne dla Niemiec? To będą decyzje podejmowane w krótszej perspektywie czasowej. To znaczy, jeśli nastąpią okoliczności, które pozwolą Niemcom już tak kompletnie dobić obecne elity władzy, to to zrobią. Natomiast jeśli chodzi o dłuższą perspektywę, no to bałagan oddziałujący negatywnie przede wszystkim na gospodarkę i społeczeństwo też jest w interesie Niemiec. Bo to też zmniejsza polski potencjał w Unii Europejskiej i to też zmniejsza. Niemcy trochę z zazdrością patrzą na naszą gospodarkę, na naszą armię, a bałagan zablokuje procesy modernizacji Polski. No To właśnie. Polska rządy, nie rządem stoi. No Stąd to właśnie, się właśnie. dzieje. I dlatego stąd moje było pytanie, co zwycięży? Czy zwycięży chęć posiadania. Ja się śmieję, to jest taka opcja do, na początku polskiej państwowości, taka wycieczka 1000 lat wstecz. Kazimierz Odnowiciel dostał jednak spory zastrzyk gotówki, wojska od Niemców, żeby zaprowadzić tu porządek, bo to jest taka anachronizm, że Niemcy dbali na polską niepodległość, na polskie tego, no to właśnie był taki przypadek, kiedy taka ta państwowość bardzo mocno się zachwiała, Polska, i ona została ocalona właśnie na zasadzie takiej, że Niemcy chcieli mieć tu jakiś porządek po prostu za wschodnią granicą. Ja mogę powiedzieć tak, że oczywiście no, nie tylko dla Niemiec, ale także dla całej Europy zwycięstwo opozycji jest mile widziane, dlatego że brakuje tego głosu Polski, ale brakuje też potencjału Polski w Unii Europejskiej. Możemy być jednym z moderatorów kompromisu zjednoczeniowego, no ale tylko pod jednym warunkiem, że przestaniemy mu się sprzeciwiać, a to jest proces, który Europa musi przejść także z punktu widzenia Polski, bezpieczeństwa. bezpieczeństwa Polski, bo cóż, osamotniona Polska nawet ze wsparciem Stanów Zjednoczonych w obliczu chaosu globalnego może zrobić, kiedy poruszą się te wszystkie mechanizmy konfliktowe Stanów Zjednoczonych i Chin. I co wtedy zrobimy, kiedy zawalą się tranzyt towarów, kiedy zawali się być może na pewien czas eksport, kiedy będą potrzebne bardzo radykalne decyzje i pomoc Zachodu i Unii Europejskiej, co wtedy zrobimy, mając też za plecami wrogą Ukrainę, niemiecką Ukrainę i tak naprawdę niemieckie republiki bałtyckie, no może poza Estonią, która bardziej współpracuje z Finlandią, no ale Litwa i Łotwa historycznie były obiektem niemieckiego zainteresowania i Litwa i Łotwa umiejętnie grają na polityce niemieckiej, zwiększając swoje bezpieczeństwo, a nie zmniejszając. Szanowni Państwo, moim Państwa gościem był
Robert Heda, były oficer wywiadu. Rozmawialiśmy o tym, czy w zasadzie, że Niemcy się odgrywają, Niemcy się mszczą na PiSie, ale pytanie takie, czy postawią na wymianę elit, czy na chaos w Polsce? Odpowiedź poznamy w najbliższych tygodniach. Szanowni Państwo, ja sobie pozwolę polecić na koniec perfidną zdradę Anglików, mój tekst z Historii bez cenzur, magazynu, którego jako Instytut Zarządzania Informacją jesteśmy wydawcą. Jest też w tym numerze o Robercie Oppenheimerze, to jest mój drugi materiał, o nawiązujący do słynnego filmu, bardzo dobrego filmu Christophera Nolana, ale filmu, który mógłby być jeszcze lepszy, gdyby pokazał, dlaczego Robert Oppenheimer kłamał. On był lojalnym obywatelem Stanów Zjednoczonych i nie wynosił nic komunistom, od kiedy został szefem projektu budowy bomby atomowej, ale jego przeszłość była bezapelacyjnie związana z komunizmem i kłamał. To nie było polowanie na czarownicę, o czym jeszcze kłamał swoim rozmówcom, o tym jest w historii. Bez cenzury polecam w dobrych empikach, w dobrych kioskach, a Państwu i gościowi mówię do zobaczenia. Do widzenia.